Witam wszystkich serdecznie. Standardowo zaczniemy od wytłumaczenia kart w naszej talii. Pierwsza karta służy tylko i wyłącznie do produkcji skill seedów. Poprzednio mieliśmy tutaj karty, również żywioły niebieskie nam produkowała. Było ich 8. Natomiast ta produkuje 6 żywiołów wody i 2 żywioły światła. Dlatego, że żywioły światła są nam potrzebne do odblokowania niektórych paneli w naszym panelu skilli maga. Karta atakuje pojedynczego przeciwnika. Jest ona na pierwszym poziomie siły, ale i tak daje sobie nieźle radę. Następna karta, żywioł wiatru, bardzo silna karta, bardzo wcześnie, na początku gry właściwie, możemy zdobyć ją bardzo szybko. Jest to karta dla klasy maga, co za tym idzie, będziemy mieli zwiększone statystyki na tej karcie, break power, attack power, jeśli użyjemy je. Dla klasy maga produkuje 12 zielonych, 6 czarnych żywiołów. Dodatkowo zwiększa nam break power o 2%. Już mówię, gdzie możecie zdobyć tą kartę. Abandoned Outpost. Jeżeli dojdziecie do tej lokacji po raz pierwszy, będzie znajdował się tutaj boss, taka zielona ikonka bossa. Aktualnie przemieścił się on do tej lokacji. Taka ikonka właśnie. Czyli Abandoned Outpost. Jeżeli pokonacie tego bossa, wydaje mi się, że 100% otrzymacie tą kartę. No, ja otrzymałem ją za każdym razem. Bardzo dobra, bardzo silna karta dla maga. Idealnie pasuje dla naszej postaci. Tej karty nie muszę tłumaczyć, tłumaczyłem ją wcześniej. Karta lecząca, ponieważ przeciwnicy stają się coraz silniejsi, a przypominam, jeśli wejdziecie tutaj do menu ETC, config, poziom trudności mamy ustawiony na hard, więc przeciwnicy robią się coraz trudniejsi, dlatego też mamy przy sobie kartę leczącą. Panel skilli, druga zakładka, staramy się odblokować dwa ostatnie panele. Możecie tutaj zobaczyć, właśnie to są te żywioły światła, o których mówiłem, dlatego ta pierwsza karta, która produkuje nam 2, nie jest to może wiele, ale mnożąc razy 3 jest to 6 co walkę, spokojnie po 5 walkach uzbieramy 30. Natomiast, aby odblokować następną klasę, potrzebujemy 2 kryształy. Niestety mamy ich tylko 1. No ale zobaczymy. Może uda nam się zdobyć jeszcze 1. Dobra, w którym miejscu znajduje się aktualnie Tulazaur Upland? O ile się nie mylę, jest to ostatnia lokacja. No nie ostatnia lokacja w tym akcie, jednak po wyczyszczeniu tego obszaru ukończymy akt pierwszy, co za tym idzie, otrzymamy opcję ulepszania kart oraz zwiększą się maksymalne poziomy naszych kart w talii. Tutaj właśnie na tym obszarze będziemy toczyć kolejną walkę z tym oto zielonym bossem. Właśnie z tego bossa otrzymaliśmy tą kartę zieloną, wielkie ptaszysko. Bardzo silna karta, bardzo fajna karta. Na pewno długo będziemy jej używać. Dobra, spróbujmy dotrzeć do tego obszaru. Okay, wybierzemy Drain. Pozwólmy auto zagrać za nas.
walka z minibossem. Jak widać, naprodukowało nam się trochę kule ognia, z którymi nie bardzo mamy co zrobić, dlatego komputer użył je jako obrony przeciwogniowej, co niewiele zmienia. Zwolniło nam się miejsce na inne kule. No tutaj przejmę kontrolę, bo widzę, że auto trochę słabo sobie radzi. Nie wiem, czy będę w stanie nas wyciągnąć z tego. Spróbuję. Na pewno użyjemy obrony przeciw wodzie. Spróbujmy osłabić przeciwnika. Nie udało się. Przygotowuję się do silnego ataku. Osłabiony, no i dobijemy go. Właśnie ta karta, o której mówiłem, bardzo silna karta. Prawie 1000 obrażeń. Jak zwykle zapomniałem, zbierzcie na samym początku, jeśli zagulujecie Magisite, prezenty, 500 wody, idealnie. Sprawdźmy, czy możemy odblokować ostatnie dwa panele. Clutch Fate, jak już wspominałem, gdy poziom naszych punktów życia spadnie poniżej tam 300, zdaje się, lub 400, pasek zacznie brugać. I wtedy mamy zwiększoną magię, zwiększa nam się magia, obrażenia jakie zadajemy. No i odporność na wodę o 3% zmniejszone obrażenia. No i teraz tylko zdobyć jeden kryształ. Poziom trudności już 4. Mnożnik raz 2. Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Co bym chciał? Spróbujmy wziąć kartę ognia. Wynająć kartę ognia. Niestety, ostatnia próba. Idealnie, karta maga. Bardzo droga jednak. Weźmiemy kartę dla wojownika. Trochę mniejsze bonusy będziemy mieli, ale kosztuje ona tylko 3 kule żywiołu ognia. Zwykle na początku zabijamy słabych przeciwników. Taką umiejętnością zabijemy. Ten znaczek, który pojawił się nad jego głową, oznacza, że otrzymaliśmy jego kartę po zabiciu. Zwykłe autoataki powinny wystarczyć. Natomiast to jest umiejętność obszarowa. Uderza ona trzech wrogów stojących obok siebie, dlatego użyjemy tutaj Target View. Wybiorę teraz tego przeciwnika. Niestety nie są oni całkiem obok siebie, gdyż zabiliśmy tego środkowego. Wtedy tych trzech tutaj otrzymałoby obrażenia. W tym przypadku niestety tylko tych dwóch otrzyma od nas obrażenia z ataku obszarowego. A
nie, jednak ten też oberwał. Nieźle. Dobra. Wbijmy go autoatakami, chcemy nazbierać zioły. Walka z bossem przed nami. No i standardowo, w zielonym nie bardzo możemy go uderzyć, gdyż jest on żywiołu wiatru. Przerwiemy mu obronę. Bardzo silna, break power ma ta karta. Użyjmy obrony na wiatr. Trzy karty. Mogliście to przez chwilę zobaczyć. Już trzy karty otrzymaliśmy tej walki. Cztery karty. Czy chcemy walczyć na poziomie hard? A, spróbujmy. Może się uda. Spróbujmy zdobyć kartę ognia dla maga. No może weźmiemy tą kartę. Zwiększa ona nam ilość punktów życia. Odnawia nam punkty życia. Podnosi nam magię, czyli większe obrażenia. Wounds last one turn longer. Oznacza to, że wszystkie efekty pozytywne, które ta karta wytworzy, trwają o jedną turę dłużej. Quick cast. Oznacza to, że karta ta nie kosztuje nas akcji. Dobra, spróbujmy z tą kartą. Walka z bossem, przydadzą się dodatkowe obrażenia. Zobaczymy, czy uda nam się go pokonać na poziomie hard. Tylko dwie walki, spróbujmy nazbierać żywioły. Boss jest żywiołu wiatru, więc... staramy się załączyć obronę na ten żywioł, aby zmniejszyć obrażenia, które będzie nam zadawał. Dobra. Od czego by tu zacząć? Na jedną turę mamy jeszcze zwiększone obrażenia przeciwko wiatru. Wiatrowi. Spróbujmy osłabić wroga. Bardzo silny przeciwnik. Pozbądźmy się ognia, nie są nam zupełnie potrzebne. Leczyć, nie leczyć. Leczyć, leczyć. A, zaryzykujemy.
Dobra, teraz też nie mamy wyboru. Leczymy się. Zarzucimy obronę na wiatr. No i próbujemy przerwać jego obronę. Fate zwiększył sobie obrażenia magiczne. A my zwiększymy sobie obronę na wiatr. Dobra, fajnie by było teraz przerwać mu tą obronę. No i zabił nas. Dobra, nie będę męczył się na hardzie. Chcemy jak najszybciej ukończyć akt pierwszy, żeby zwiększyć poziomy kart. Zmieniamy na normal. Jak widać, poziom trudności spadł jeden. Dobra, lecimy. Jaką chcemy kartę? Cóż, weźmy kartę leczącą. Niestety za zbyt silny jest ten przeciwnik, aby pokonać go na hardzie. To znaczy, może udałoby nam się, gdybyśmy mieli trochę szczęścia. Standardowo zużyjemy żywioł ognia, nie jest nam zupełnie potrzebny. Zaczniemy od przerwanej obrony. Użyjemy obrony wiatr. Trzy góry. Została nam jedna akcja, użyjmy ultimatum. Zwiększy nam to ilość zadawanych obrażeń magicznych. Jeszcze jedno, nie wiem czy już o tym wspominałem. Gdy przeciwnik jest osłabiony, czyli zjedziemy mu cały pasek brązowy, pasek break tak zwany, każdy nasz autoatak generuje nam 3 kule. Zobaczcie sami, zaatakujemy teraz raz. 3 kule wody otrzymaliśmy. No niestety nie jest to wystarczająca ilość na użycie jakiegokolwiek skilla. Uderzymy jeszcze raz. Mamy 5 kul, możemy uderzyć tą umiejętnością. Czy chce się uleczyć? Tak, uleczymy się na wszelki wypadek. No, bo zbiera się do silnego ataku, więc użyjemy obrony na wiatr. Pozbądźmy się żywiołu ognia. Zbiera się do silnego ataku. Myślę, że przeżyjemy ten atak, więc nie użyję jeszcze leczenia. Mam nadzieję, że go przeżyjemy. No, udało się. Teraz to już musimy użyć leczenia.
Coś pecha mamy z tym generowaniem kul. Zużyjmy żywioł ognia po raz kolejny. Przerwijmy obronę. Dobrze, że wzięliśmy kolejną kartę leczącą do naszej talii, wypożyczyliśmy. Możemy jej teraz użyć, bo jak możecie tutaj zobaczyć, została nam jeszcze jedna tura, zanim nasza karta lecząca zejdzie z niej cooldown i będziemy mogli ją użyć ponownie. Leczymy się teraz, też punkty życia były dość nisko. Przerwiemy obronę standardowo. Zbiera się do mocnego ataku. Zarzućmy obronę w tej turze. Jak widać, i tak mamy spore problemy z tym przeciwnikiem na poziomie trudności normal. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie pokonać go na hardzie naszą aktualną talią. Nieźle. Otrzymaliśmy materiał, który jest używany przy ulepszaniu kart. Bardzo miło. Cornelia Castle nam się odblokowało. Przenieśmy się więc obok niego. Kolejna walka przed nami. Myślałem, że ostatni obszar kończy akt pierwszy, ale pomyliłem się. Kolejna walka, idealnie. Karta dla maga. Bierzmy ją.
A, damy mu followa. Przydać nam się ta karta może później. Kryształ. Wspaniale. Właśnie ten kryształ był nam potrzebny do odblokowania kolejnej zakładki w panelu umiejętności. Summon Ticket. Tikety te służą do przywoływania nowych profesji lub przywoływania nowych kart umiejętności. Chapter 1 complete. Super, o to chodziło. Card augment unlocked, czyli ulepszenia kart odblokowane. Możemy ulepszać karty z trzeciego poziomu siły na czwarty. No i poziomy poszczególnych kart również zwiększone dla kart z jedną gwiazdką, z 8 na 11, z 2 na 17, z 3 levelu na 21, 4 na 30, co oznacza, że maksymalny level, poziom naszej talii również się zwiększy, co za tym idzie, otrzymamy większe statystyki. O to nam chodziło. Dobra, myślę, że jest to idealne miejsce, aby zakończyć ten odcinek. Chapter 2 odblokowany. Dobra, jeśli macie jakieś pytania lub komentarze, piszcie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Do zobaczenia w następnym odcinku.